Dzień dobry, witamy Państwa na wyjątkowej konferencji prasowej. Myślę, że gości za stołem nie muszę Państwu przedstawiać. Jest z nami nasz dyrektor sportowy, pan Michał Żebłakow. Jest prezes naszego klubu, pan Bogusław Leśnodorski. Jest również nasz nowy trener pierwszego zespołu, pan Jacek Magiera. Zanim przejdziemy do pytań, kilka słów od naszych gości. Najpierw może oddam głos panu prezesowi. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że mogę się z wami dzisiaj tutaj spotkać, usiąść koło Jacka. Rozpoczynamy nowy, kolejny rozdział w życiu klubu i pierwszej drużyny. Ze swojej strony powiem tylko tyle, że ta konferencja to jest konferencja trenera Magiery, więc chcemy już zamknąć pytania i kwestie przeszłości. I uprzedzę jedno z pytań. Plan był inny, mieliśmy założone, że prędzej czy później tu usiądziemy. Nie zakładaliśmy, że to będzie tak szybko, ale bardzo z tego powodu się cieszymy. I tyle, przekazuję głos Michałowi. Witam wszystkich. Tak czasami bywa, że czasami różne wypadki powodują różne zmiany. Koniec czegoś jest, miejmy nadzieję, początkiem czegoś następnego, czegoś dobrego. Dzisiaj jest dzień, kiedy trenerem pierwszego zespołu Legii zostaje Jacek Magiera. Ja z tego miejsca mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że będziemy współpracować i życzę trenerowi i drużynie wielu sukcesów. I teraz oddamy głos naszemu nowemu trenerowi. Dzień dobry. Ja też się bardzo cieszę, co chyba widać, że wróciłem do domu po krótkiej rozłące, ale to nie była rozłąka taka, gdzie nie myślałem o tym i o Legii. Cały czas Legia była w moim sercu, cały czas wiedziałem, że kiedyś tutaj wrócę, to co powiedział i pan prezes i Michał. I wszystko robiłem w tym kierunku. I tak kierowałem swoją przyszłością, karierą trenerską, aby tak się stało. Odeszłem rok temu z Legii. Odszedłem rok temu z Legii. Objąłem pracę w Zagłębiu Sosnowiec i tak naprawdę trzeba powiedzieć, że jedynym klubem, do którego mogłem odejść z tego klubu, była Legia Warszawa. I tak też było taka niepisana umowa między Legią, Zagłębiem a mną, że w razie takiej potrzeby ja tutaj wrócę. Dlatego cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że zaczniemy dzisiaj coś nowego, coś takiego, co pozwoli nam wszystkim z radością się tutaj spotykać. Dziękuję bardzo. Jeżeli panowie już skończyli, to przejdziemy do pytań. Do państwa dyspozycji są mikrofony. Prosimy o zgłaszanie się. Proszę. Potem pan Robert. Dzień dobry, Adam Sławiński, Polsat Sport. Przede wszystkim gratulacje. Pierwsze pytanie. Pan w mediach jako trener jest określany jako człowiek z zasadami. Według jakich zasad będzie pan budował Legię? I po drugie, jak będzie wyglądał pana sztab szkoleniowy? Tak, jestem z zasadami. I takie zasady w moim życiu prywatnym, sportowym, zawodniczym, trenerskim były i będą. Tu się nic nie zmieni. Dyscyplina, punktualność, 100% podchodzenia do swoich obowiązków, bycie profesjonalistą nie tylko przez 2 godziny w ciągu dnia, kiedy jest się treningiem, ale przez 24 godziny na dobę. Zawsze się tym kierowałem i tutaj nie zamierzam się zmieniać. Natomiast jeżeli chodzi o sztab, ja chcę się otaczać fachowcami. To jest podstawowa rzecz. Nie kolegami, tylko fachowcami. Takimi ludźmi, którzy w danej dziedzinie będą mogli wnieść do sztabu dużo dobrego, dużo nowego. Jestem otwarty na ich spostrzeżenia. O wszystkim ja będę decydował. Będę decydował o tym, co robimy w danej chwili na treningach. Natomiast liczę na to, że te osoby, które będą koło mnie, będą miały odpowiednie spojrzenie na futbol, na piłkę i będą mówić o wielu nowinkach, które trzeba wprowadzić do kadry zespołu. Na dzisiaj zostajemy z takim sztabem, jaki był wczoraj w meczu z Wisłą Kraków. Tutaj się nic nie zmienia. Z każdym będę rozmawiał. Z każdym z trenerów odbędę rozmowę dotyczącą tego, jak to wszystko ma wyglądać, a zdecydujemy po rundzie. Wiadomo, że w tej chwili najważniejsze jest to, aby drużyna wróciła na odpowiednie tory, aby zaczęła grać w piłkę tak, jakbyśmy chcieli, bo po to jest ta zmiana. Także liczę na to, że od jutrzejszego dnia, kiedy zaczynamy wspólną pracę, zrobimy ten pierwszy krok do tego, abyśmy się zrozumieli, aby zawodnicy wiedzieli, co ja od nich wymagam. Natomiast wiemy, że nie zrobi się tego poprzez kliknięcie palca. Tu jest praca taka, która nas czeka. I to będzie w najbliższych dniach robione.
Dziękujemy. Proszę, panie Robercie. Dzień dobry, Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, ja mam dwa pytania. Pierwsze jest gratulować czy współczuć, a drugie jest takie, co jest w tym momencie największe problemy Legii, żeby pan wymienił, bo no jest ich chyba bardzo dużo, co zresztą też było widać w meczu z Wisłą Kraków. Odpowiadam na pierwsze pytanie, gratulować jak najbardziej. Odpowiadam na drugie pytanie. Żeby powiedzieć, co się działo, na pewno trzeba zdiagnozować najpierw problem, potem trzeba podać odpowiednie leki, a na końcu dobrze karmić. I to jest moja pierwsza droga, którą trzeba zrobić. Obserwacja przede wszystkim zawodników, rozmowa z tymi zawodnikami indywidualna, rozmowa w formacjach, rozmowa z całym zespołem. Taki obejmę plan na najbliższe dni. I tutaj się nic nie zmieni. To są dobrzy zawodnicy. Żaden słaby piłkarz do Legii nie trafił i nigdy nie trafi. Legia jest klubem wyjątkowym w Polsce, takim, który ma swoją markę i każdy z tych piłkarzy, którzy dzisiaj zasiada w szatni pierwszego zespołu, ma ogromne umiejętności. Ja zrobię wszystko, aby do nich dotrzeć, aby każdego z nich, tak samo jak i z członka sztabu szkoleniowego, wydobyć te najważniejsze, najlepsze cechy, które ma. To jest rola trenera i tak siebie widzę. Zaczynamy to, co powiedziałem, jutro swoją pracę, natomiast o tych pierwszych spostrzeżeniach będziemy mogli porozmawiać nie wcześniej niż za 2-3 tygodnie. Proszę. Radio Jaska Warszawa, Artur Jarzomek. Pytanie do pana trenera albo też do pana prezesa. Czy nowemu trenerowi zostało postawione jakieś ultimatum, jakiś konkretny wynik i w jakimś konkretnym czasie na przykład? To może ja odpowiem, nie zostało. Kolejne pytanie, proszę. Maciej Gaweł, Polskie Radio. Pytanie jakby uzupełniające. Czy na jaki okres został podpisany kontrakt? Czy jest opcja przedłużania tego typu rzeczy? Do kogo jest to pytanie? Albo do trenera, albo do prezesa. Kto może odpowiedzieć? Może o tych formalnych kwestii to ja odpowiem na 2+1, czyli na 2 lata z opcją przedłużenia o kolejny rok. Proszę, panie Piotrze. Dzień dobry, trenerze. Gratulacje. Piotr Wierzbicki, Football Face. Chciałem zapytać, trenerze, o filozofię pana futbolu. Czego możemy się spodziewać po Legii właśnie pod pana okiem? Oczywiście trzeba sobie powiedzieć, że filozofia trenera jest bardzo ważna, natomiast też jest ważna realizacja. I na pewno będę starał się wprowadzić do drużyny, do szatni Legii, przede wszystkim grę kombinacyjną z utrzymaniem przy piłce, ale z budowaniem gry od linii obrony poprzez finalizację, czyli wykończanie akcji poprzez zmianę ciężaru gry. Mamy do tego na pewno zawodników i taka jest moja filozofia. Ja nie ukrywam, że ja jestem w Legii trenerem od 10 lat. Byłem asystentem 7 trenerów pierwszego zespołu. Cały czas byłem, można powiedzieć, jedną z osób, która współpracowała z Akademią, zakładała Akademię Piłkarską Legii Warszawa w 2000 roku. I ta filozofia pracy w Akademii jest mi bliska. To, co robiłem w Zagłębiu Sosnowiec, nie powiem, że to była kopia, w żadnym wypadku nie. Natomiast było wiele aspektów, które zawodnicy młodzi w Akademii Piłkarskiej Legii wykonują i to przeniosłem na grunt seniorski. Jak widać, z dobrym skutkiem, dlatego tej filozofii na pewno będę się trzymał. Ale to, co powiedziałem, obserwacja. Przede wszystkim tego, co mamy, w jaki sposób grać. My nie będziemy grali jednym napastnikiem, jak mamy 3 dobrych. Nie będziemy grali 3 napastnikami, jak mamy w danej chwili 1. Także będziemy starali się przygotować drużynę na to, aby umiała grać w systemie 1-4-2-3-1, 1-4-3-3, 1-4-4-2, aby umiała się zachować wtedy, kiedy drużyna przeciwna gra w ustawieniu 3-5-2, 4-4-2. Także to są rzeczy, które zawodnik doświadczony, taki, który gra w europejskim klubie jak Legia, musi znać i w danej chwili decydować na boisku, jak ta gra będzie wyglądała. Także to jest moja filozofia i ona się najprawdopodobniej nie zmieni. Proszę. Krzysztof Sandecki, Radio Tok FM. Panie trenerze, ja też zacznę od gratulacji. I pytanie o te najbliższe dni, bo jakby nie było, to rozumiem, że pan zadebiutuje w Lidze Mistrzów meczem ze Sportingiem Lizbona. Co w tak krótkim czasie można zrobić? Jaki ma pan plan na te najbliższe dni, żeby ta Legia w Lidze Mistrzów się trochę lepiej zaprezentowała niż w meczu z Borussią? Tak, to się wszystko potoczyło bardzo szybko i jeszcze w poniedziałek prowadziłem trening w Sosnowcu, we wtorek prowadziłem trening w Sosnowcu, w środę prowadziłem trening w Sosnowcu i moim głównym celem było rozpracowanie Olimpii Grudziądz,
gdzie dzisiaj Zagłębie gra mecz. W czwartek miałem ostatnie spotkanie z drużyną Zagłębia. Miałem kolację pożegnalną z zawodnikami, gdzie dostałem ten krabat, którym dzisiaj jestem, od zawodników, którzy powiedzieli mi, że miło by było, abym w takim krawacie właśnie wystąpił w pierwszym swoim meczu, w debiucie, bo trzymają za mnie kciuki i się bardzo cieszą. Tak też zrobię. I wiem, że tego czasu na to, aby przygotować się z mojej strony do meczu ze Sportingiem, aż tak dużo nie ma. Natomiast no, po to są ci ludzie w sztabie szkoleniowym, aby oni odrobili pracę domową. I liczę tutaj na pewno na wszystkich ludzi, którzy do tej pory pracowali przy pierwszej drużynie, aby tych informacji dotyczących rywala było jak najwięcej. Siądziemy, porozmawiamy. Dzisiaj po konferencji mam spotkanie ze sztabem. Jutro mamy pierwszy wspólny trening. Można powiedzieć, że taki rozruch, bo nic się nie zrobi dwa dni przed meczem, kiedy się grało wczoraj, wielkiego. Porozmawiamy, pakujemy się, jedziemy do Lizbony i tam gramy mecz. Dla mnie mecze, też od razu powiem, to jest święto. Niezależnie od tego, czy będziemy grali w Lidze Mistrzów, czy będziemy grali w Ekstraklasie, czy będziemy grali w innych rozgrywkach, zawsze powtarzałem swoim piłkarzom, czy prowadząc drugi zespół Legii, czy prowadząc Zagłębie Sosnowiec, że mecz mistrzowski to jest czerwona kartka w kalendarzu. I tak do tego będziemy podchodzić. Z szacunkiem, ale z uśmiechem, bo to jest najważniejsze dla piłkarza. Przede wszystkim grać. Przymierdasz. Jeszcze pytanie w takim razie jeszcze do pana prezesa. Czy ciężko było ściągnąć pana Jacka Magierę na Łazienkowską z powrotem? To może odpowiem tak, że w Legii nic nie przychodzi łatwo, ale siedzimy tutaj razem i się cieszymy. Proszę, Piotrze. Dzień dobry, panie trenerze. Ja bym chciał zapytać o współpracę z Akademią, bo to ma być taki fundament klubu. I czy pan zamierza obserwować te mecze, czy pan zamierza z czasem wyciągać tych najbardziej obiecujących juniorów? Jak pan sobie to wyobraża? Tak, oczywiście. Mam zamiar współpracować z Akademią, natomiast nie ukrywajmy, że dzisiaj najważniejszą rzeczą, jaka jest, to jest przywrócenie Legii pierwszej drużynie, no, zwycięstw, bo to jest podstawa. I będziemy pracować na tym, aby najpierw uporządkować sobie wszystko w tym zespole. Natomiast z czasem oczywiście przyjdzie na to, że będę gościem na meczach drugiej drużyny, będę gościem na meczach juniorów. Tutaj przed nikim w żaden sposób się drzwi nie zamykają. Mamy dzisiaj kadrę 26-osobową i są to ci zawodnicy, z których ja będę chciał zrobić przede wszystkim to, żeby zrobili postęp. Żeby zrobili postęp, bo każdy z piłkarzy może zrobić postęp. Ten 18-letni, ten 25-letni, ten 30-letni, ten 35-letni. Jest tylko jeden warunek. On musi chcieć. Jeżeli będzie chciał, to jest pierwsza droga do tego, abyśmy wrócili na dobre tory. Tylko zaczynamy pracę. Ja z drugiej strony zawsze powtarzałem to, że ja wolę pracować niż gadać. I zamierzam w ten sposób też podchodzić do sprawy prowadzenia pierwszego zespołu Legii Warszawa. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, panie Bartku, to jest mikrofon. Dzień dobry, Bartłomiej Kubiak, Legiasport.pl. Mam pytanie do trenera, w zasadzie trochę tak o świeżą przeszłość, o wczorajszy mecz. Czy trener oglądał ten mecz, gdzie oglądał i co zauważył, czy widzi jakąś różnicę między Legią wczoraj, a w poprzednich meczach? Tak, oglądałem mecz, natomiast ja w lusterko wsteczne patrzę, kiedy się jedzie autem. Natomiast w sporcie patrzę do przodu i ja obejmuję zespół dzisiaj. Nie będę się wypowiadał na ten temat, jak wczoraj grała Legia, jak grała przedwczoraj czy tydzień temu. Mam swoje wnioski, natomiast zachowuję je dla siebie. Nie fair byłoby w stosunku do innych trenerów, którzy prowadzili drużynę Legii, abym się wypowiadał na temat tego, w jaki sposób ten zespół gra. Tak samo nie wyobrażam sobie, aby ktoś w przyszłości się wypowiadał. Lojalność czy etyka zawodowa jest bardzo ważna w tym zawodzie i taka musi być. Ja się do tych zasad stosuję i tutaj się nic nie zmienia. Jeszcze może dopytam, czy to jest prawda, że trener chociaż był w kontakcie z trenerem Wukowiczem w ostatnich dniach i jakoś pomagał mu w ustaleniu składu? No to mogę powiedzieć, że prawda. Rozmawiałem. Byłem nawet w Wieliczce, ale późnym wieczorem, gdzie drużyna była na zgrupowaniu przedmeczowym, spotkałem się właśnie z Aleksandrem Wukowiczem, spotkałem się z kierownikiem drużyny, aby ustalić pewne rzeczy na najbliższe dni. Spotkałem się z trenerem przygotowania fizycznego, aby ustalić to, w jaki sposób ma wyglądać w najbliższych dniach. Spotkałem się z doktorem, który poinformował mnie, jak wyglądają sprawy zdrowotne. Poszedłem spać około 2 w nocy, o 6:15 wstałem, zjadłem śniadanie i o 7:40 byłem już w Sosnowcu, bo trzeba było dopiąć ostatnich formalności przed powrotem do Warszawy. Proszę, panie Macieju.
Jeszcze raz Maciej Gawoł do trenera. Panie trenerze, Zagłębie dało się poznać pod pańską wodzą, że jest bardzo ofensywnym zespołem. Jaka ma być Legia? Ma strzelić jak najwięcej goli i wygrać pięknie, czy stracić jak najmniej i wygrać mądrze? Zawsze dążymy do tego, aby strzelić jedną bramkę więcej niż przeciwnik. Jeżeli stracimy 4, trzeba strzelić 5. I taka filozofia jest i będzie. Natomiast oczywiście chcielibyśmy, aby drużyna grała skutecznie zarówno w obronie, jak i w ataku. Bardzo ważne jest przejście z obrony do ataku i z ataku do obrony. To są fundamenty, jeżeli chodzi o zespół. Nad tymi aspektami będziemy bardzo mocno w najbliższych dniach pracować. Ja bym chciał grać oczywiście ofensywnie. Chciałbym, aby drużyna grała z polotem. Natomiast wiadomo, że są mecze takie, gdzie mimo wszystko trzeba grać i wynikiem, i trzeba grać pod przeciwnika po to, aby go zaskoczyć w jakiś sposób. Nie można cały czas grać tak samo. My będziemy starali się mieć swój styl. Natomiast to, co powiedziałem, potrzeba czasu. W Zagłębiu Sosnowiec miałem 2 miesiące na to, aby przygotować się do tego, aby przyjść na pierwszy trening, powiedzieć zawodnikom, co od nich oczekuje, w jaki sposób będziemy pracować, jakich mamy piłkarzy. Oglądałem 7-10 meczów na wideo, zanim wszedłem do szatni. Tutaj potoczyły się sprawy dużo, dużo szybciej, także jest inaczej. Ale ja nie będę w żaden sposób szukał problemu, będę starał się wszystko rozwiązywać i szedł do przodu. To, co powiedziałem, liczy się dla mnie dzisiaj, jutro i tak do tego będę podchodził. Jeśli nie ma więcej pytań, jeszcze proszę. Dzień dobry, Stefan Szczepłek, Rzeczpospolita. Najpierw taki kiepski żart, że miarą problemów Legii jest chyba to, że trzeba było ściągać człowieka spod Jasnej Góry. To po pierwsze, a po drugie, ponieważ ja takich uroczystości widziałem w swoim zawodowym życiu kilkadziesiąt, to z dużą przyjemnością stwierdzam, że to jest powrót w Legii do normalności. Bo nie wiem, czy pan wie, panie Jacku, że gdyby brać pod uwagę staż pracy trenera w Legii, to pan ma najdłuższy i żaden inny poprzedni trener w Legii nie ma tylu związków z Legią, co pan. To po pierwsze. Po drugie, w związku z tym pan by pewnie wygrał konkurs wśród trenerów na wiedzę o Legii, więc nie jest pan człowiekiem przypadkowym. A po trzecie, już formalnie, to jest pan pierwszym magistrem historii na funkcji trenera pierwszej drużyny. Więc to jest w sumie dla mnie, dla warszawiaka jest to bardzo przyjemne. I tyle. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, trenera tutaj gonią inne obowiązki, ale będzie czas dla fotoreporterów. Prosimy o zejście do strefy ustawiania, gdzie będzie można zrobić również pamiątkowe zdjęcie. Także zapraszamy.